Rozdaniem nagród, wyróżnień i szerokim podsumowaniem zakończyła się kolejna edycja kampanii WF na 100%. Choć ciężko w to uwierzyć, w ostatnich latach młodzież aktywność fizyczną zamieniła na tę wirtualną. Bezpośrednie odzwierciedlenie miało to też w frekwencji na zajęciach z wychowania fizycznego. Z problemem uczniowskich wymówek czy niechęci do wysiłku fizycznego postanowił zmierzyć się pan Mariusz Kowalski, nauczyciel wychowania fizycznego. Aktywujemy te dzieciaki, które nie chcą brać udziału w lekcjach. Jeżeli chociaż jedno dziecko się zmotywuje i zaczyna ruszać, to jest naprawdę wielki sukces. Bo ta osoba, która już ćwiczyła, ona będzie ćwiczyła cały czas. Jej się do wychowania raczej nie zniechęci. Aczkolwiek zmotywować tą osobę, która nie ćwiczy, unika tej lekcji, to jest wielka sztuka. No i tej sztuki się dokonać udało nauczycielom wychowania fizycznego, którzy dzisiaj byli nagrodzeni, czyli są koordynatorami. Kampania WF na 100% jest próbą aktywizacji młodzieży szkolnej. Co istotne, jest próbą udaną i z roku na rok coraz skuteczniejszą. Jak mówi sam Kowalski, nie zmuszamy do ćwiczeń czy wytężonego ruchu. WF na 100% ma zachęcić do obecności w zajęciach i tej czynnej, i biernej. Te dzieciaki na WF-ach są, ale spada liczba tych dzieciaków, które nie ćwiczą na lekcjach. Biorą braki strojów, są nieaktywne. My staramy się z tych dzieciaków zrobić aktywne dzieciaki, czyli oni na przykład, no jestem przeziębiony, nie ćwiczę, ale jestem na tyle zdrowy, że mogę liczyć punkty. Mogę być asystentem nauczyciela, czyli zapisywać wyniki, mierzyć czasy, pomagać w konkurencjach, być takim pomocnikiem nauczyciela, a niektórzy mówią no to młodzieżowy organizatorem sportu. I do tego wszystkie szkoły zachęcamy. Najaktywniejszą szkołą została szkoła podstawowa nr 19 w Jaworznie. Do niedawna najczęstszą wymówką uczniów 19 był brak stroju gimnastycznego. Z inicjatywy magister Soni Kozub-Matysik, nauczycielki wychowania fizycznego, w szkole powstała darmowa wypożyczalnia strojów na WF. Dzieciaki nie przynosiły strojów. W tym roku otworzyliśmy wypożyczalnię stroju. Kto nie miał, mógł przyjść, wypożyczyć. No i to może jest sukcesem, że zdobyliśmy pierwsze miejsce. Od września mamy super salę gimnastyczną. Może to również było motywatorem dla młodzieży. Rozwiązanie proste, a jak genialne w swojej formie. W naszej szkole było dużo braków stroju, ale jak nasza włowistka pani Sonia odpaliła wypożyczalnie w stroju na WF, dużo bardziej frekwencja poprawiła. Cała szkoła czeka praktycznie na WF, bo jest to taka lekcja, na którą nie trzeba się uczyć, prawda? Jest tak, że u nas zazwyczaj ostatnia lekcja, najspokojniejsza, najprzyjemniejsza. Jak nie trudno się domyślić, frekwencja na zajęciach wychowania fizycznego wzrosła, a i sam sport, również ten pozalekcyjnym, zaczął cieszyć się większym zainteresowaniem. Zwycięzcom gratulujemy, a szczególne słowa uznania należą się samym organizatorom. W końcu sport to zdrowie, a w zdrowym ciele zdrowy duch.